Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Siećwierz, jestem pracownikiem pionu rynku kapitałowego ASECO, jestem opiekunem handlowym klientów korzystających z systemów Promak. Dziś mam przyjemność powiedzieć kilka zdań jako wprowadzenie do pierwszego panelu Promak Forum, który odbywa się cyklicznie co roku, jednak w tym roku pierwszy raz troszeczkę w zmienionej formule. Tytuł pierwszego panelu to zmiany na rynku kapitałowym. Po latach marazmu, po latach stagnacji, po latach małych obrotów, brak IPO, brak napływów pieniędzy, środków finansowych do funduszy inwestycyjnych, sytuacja paradoksalnie nieprawdopodobna, ponieważ od początku roku mamy wzrost nowych rachunków, wzrost otwarcia nowych rachunków w wyniku pojawienia się nowych inwestorów. To jest pozytywny aspekt pojawienia się pandemii. Negatywnym aspektem na pewno jest zmiana modelu pracy. Nikt się tego nie spodziewał, że taka zmiana nastąpi tak szybko. Biura maklerskie, instytucje finansowe musiały w bardzo szybki sposób zmienić model pracy. Kolejnym elementem, który my z poziomu ASECO widzimy, jeśli chodzi o zmiany na rynku kapitałowym, to jest konsolidacja biur maklerskich. Tak jak wspomniałem, stagnacja, marazm z jednej strony, z drugiej strony narastająca ilość projektów związanych z regulacjami, z compliance powodowała w naszej opinii, że biura maklerskie zostały połączone z bankami, które były ich właścicielem. Ja bym chciał się w kilku zdaniach skupić na pojawieniu się nowych inwestorów. Skąd się wzięli? Mówi się, że jest tak naprawdę jeden powód. Z jednej strony inwestorzy szukają okazji do zakupu papierów wartościowych po przecenie, która miała miejsce w związku z pojawieniem się pandemii. Z drugiej strony szalenie niski poziom stóp procentowych, które proponują banki. Dzisiaj ponad 65 miliardów złotych od pojawienia się pandemii wypłynęło z lokat bankowych. Kwota nieprawdopodobna, aż trudno wierzyć, natomiast takie są fakty. To ważne, wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się w najbliższym czasie do podniesienia stóp procentowych. Również banki mogą wprowadzić opłatę od lokat, od depozytów, ponieważ mają dosyć dużo pieniędzy na rachunku i nie zarabiają na tych lokatach. To w konsekwencji spowodowało, że te pieniądze z lokat odpłynęły. W części odpłynęły one na rynek nieruchomości. Nigdy wcześniej Polacy nie kupowali tak dużo nieruchomości za gotówkę, jak w tej chwili. Odpłynęły również na rynek dóbr luksusowych, na rynek sztuki. No ale co dla nas najważniejsze, bardzo dużo tych środków pojawiło się na rynku kapitałowym. Ilość otwartych rachunków od marca jednych szokuje, innych cieszy. Obroty, w tej chwili 20% obrotu na giełdzie, na głównym parkiecie generowanym jest przez klienta detalicznego. Na New Connect jest to ponad 90%, niesamowite. Obroty na New Connect, no sami Państwo wiecie najlepiej, niespotykane do tej pory w historii. To, co my widzimy z perspektywy ASECO, co jest istotne, to fakt, że nowi inwestorzy, którzy się pojawili, to są ludzie, którzy mają pieniądze, nie rozróżniają rynku polskiego od rynku zagranicznego. Dla nich jest to zupełnie przezroczyste, kiedy składają zlecenie. Składają zlecenie na zakup akcji czy ETF-ów i nie patrzą, jaki to jest rynek. To również powoduje, że wzrost inwestycji na rynkach zagranicznych liczony jest dzisiaj w miliardach. Okres pełen wyzwań. Okres pełen wyzwań za nami, ale okres pełen wyzwań przed nami. Z poziomu ASECO to, co my widzimy, to niesamowicie, jak szybko, profesjonalnie i bezpiecznie udało się instytucjom finansowym przejść na model pracy zdalnej. Za to odpowiadają ludzie. Tutaj należy się podziękowania i gratulacje wszystkim osobom, którzy pracowali przy tych projektach związanych z przejściem na model pracy zdalnej. Jakiekolwiek procedury, jakiekolwiek regulaminy nie zadziałałyby, gdyby nie fantastyczne zespoły w instytucjach finansowych, które się do tego przyczyniły. Pojawienie się nowych klientów ma również związek z maksymalną digitalizacją obsługi.
pojawienie się nowych klientów, ale przede wszystkim pojawienie się pandemii oczywiście. Tutaj wyzwaniem oczywiście jest otwieranie rachunków, onboarding. Marzec, kwiecień, wiele POK-ów jest zamykanych, wiele POK-ów zostało ograniczony czas otwarcia. Komunikat do klientów był taki, żeby komunikować się z firmami za pośrednictwem kanału zdalnego. Natomiast ten pierwszy kontakt z klientem, czyli otwarcie tego rachunku, cały czas nie we wszystkich instytucjach jest zdigitalizowany. Nad tym pracujemy i nad tym się skupiamy. Pojawienie się nowych klientów daje nieprawdopodobną szansę, ale trzeba tego klienta utrzymać. Wierzę, że w tej chwili całe sztaby ludzi, całe zespoły pracują nad tym, jak to zrobić. My jako Steko, jako producent oprogramowania chcemy pomóc. Jesteśmy spółką globalną, widzimy jakie są trendy na rynkach, szczególnie rynkach zachodniej Europy i widzimy jaką dużą rolę odgrywa w tej chwili usługa doradztwa. Mamy nowego klienta, ten klient jest zamożny, ale ten klient nie ma wiedzy o rynku. Wydaje nam się, że taka usługa doradztwa inwestycyjnego, usługa dostępna szerszemu gronu inwestorów byłaby dobrym panaceum na to, żeby temu klientowi po prostu pomóc. I na końcu wykorzystanie synergii, jaką daje włączenie biura maklerskiego w struktury banku. To oczywiście nie dotyczy wszystkich instytucji finansowych, nie wszystkich biur maklerskich, natomiast tych największych jak najbardziej. Widzimy, że są dużo elementów pozytywnych z tym związanych. Są również wyzwania. To, co mi się wydaje, co powinniśmy zrobić, to dostarczyć najbardziej możliwą prostą usługę z punktu widzenia rozwiązania informatycznego dla tego nowego klienta. W przeciwieństwie do jeszcze lat ubiegłych, gdzie klient oczekiwał wysublimowanego rozwiązania, rozwiązania, które ma bogatą funkcjonalność. Dzisiaj klienci potrzebują prostego rozwiązania. Jak będą wyglądać następne miesiące? Proszę Państwa, my w pionie rynku kapitałowego uważamy, że jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem rynku, dlatego że dostarczamy rozwiązania informatyczne do instytucji finansowych pracujących na tym rynku. Jesteśmy również bardzo podekscytowani sytuacją, jaką mamy miejsce w tej chwili. Po latach marazmu, po latach stagnacji, żyjemy w czasach, które z jednej strony nie wiemy, co nam przyniosą, z drugiej strony są bardzo dynamiczne, dają dużą szansę, dużą okazję do rozwoju. Pytań do panelistów dzisiaj możemy wymienić całe mnóstwo. Jak utrzymać tego klienta, który się pojawił? Co zrobić, żeby technologia nam pomogła? Jak rozwijać się szybciej dzięki technologii? Te pytania nie dotyczą tylko biur maklerskich. Te pytania dotyczą również giełdy papierów wartościowych. Czy na przykład nie jest dobrym pomysłem, żeby się zastanowić nad tym, czy obrót akcjami nie przenieść do chmury? Czy to jest science fiction? Może to jest szansa na najbliższe lata, jak to by wpłynęło na instytucje finansowe, jaki miałby to kolosalny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. Te i inne pytania na pewno pojawią się podczas rozmowy między panelistami. Bardzo dziękuję i zapraszam do panelu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie ponownie na konferencji Promak Forum 2020 i bardzo cieszę się z tego, że jak zawsze możemy liczyć na Państwa obecność. Bardzo dziękuję za to, że dołączyli to Państwo do naszej konferencji. Ja nazywam się Agnieszka Kugler, a to jest panel inauguracyjny naszej konferencji. To właśnie teraz będziemy rozmawiać o tym, czy faktycznie ten ostatni czas przyniósł zmianę dla rynku kapitałowego. To teraz będziemy zastanawiać się nad tym, czy zmieniło się coś w postrzeganiu aktywności inwestycji na rynku kapitałowym. Czy są trendy, megatrendy, które warto obserwować, które warto śledzić teraz i jutro. Jak również będziemy zastanawiać się nad tym, jak technologia wpłynęła na to, co nas teraz otacza i jak zmieniło się nasze postrzeganie technologii.
Ta rozmowa jest możliwa dzięki naszym panelistom, których chciałabym dzisiaj teraz w tym momencie Państwu przedstawić i przywitać. Serdecznie witam pana Krzysztofa Bratosa, dyrektora bankowości prywatnej mBanku. Dzień dobry. Witam również pana Sławomira Panosika, pana Siuka, wiceprezesa Grupy Kapitałowej KDPW. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Witam Agnieszkę Rostkowską, wiceprezes Biura Maklerskiego Banku Handlowego. Dzień dobry. Witam pana Grzegorza Zawadę, dyrektora pionu inwestycji i bankowości prywatnej, PKO Banku Polskiego. Jak również witam Artura Trunowicza, dyrektora pionu rynku kapitałowego Asseco Poland. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Państwu ponownie. Świetnie widzieć panelistów chociażby w tej formie. Dzień dobry, cześć, witam Was. Chciałam powiedzieć, że nie tylko ja mam przywilej zadawania pytań. Zachęcam do skorzystania z czatu i kierowania pytań bezpośrednio do naszego panelu. Postaramy się przynajmniej na część z nich dzisiaj Państwu odpowiedzieć. To, od czego chciałabym rozpocząć naszą dyskusję, to to, czy faktycznie mamy do czynienia z pewną zmianą w postrzeganiu atrakcyjności rynku kapitałowego. Chciałabym zapytać o to, co zmieniło się w postrzeganiu rynku kapitałowego, co spowodowało napływ inwestorów na giełdę. To pytanie kieruję do pana dyrektora Grzegorza Zawady. Zapraszam. Dzień dobry. Jeszcze raz witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze forum. Pytanie rzeczywiście bardzo ciekawe i ze wszechmiar aktualne. Ja pozwolę sobie przypomnieć naszą dyskusję sprzed roku. Wtedy pozwoliłem sobie powiedzieć, że giełda przestała być fajna i dlatego mamy na niej to, co mamy. I myślę, że przez ten rok zmieniła się na pewno jedna rzecz. Giełda zaczęła być fajna. Giełda zaczęła być fajna dla inwestorów indywidualnych, dla inwestorów instytucjonalnych. Nagle wiele osób odkryło, czym jest rynek kapitałowy, i to zarówno tych nowych, o których było mowa dużo w tym wystąpieniu wstępnym, dużo nowych rachunków się otworzyło, ale też wróciła spora grupa tych inwestorów, którzy już przez jakiś czas o giełdzie zapomnieli, szukali inwestycji na innych rynkach, na rynku nieruchomości, czy innych rynkach zagranicznych, czy na rynkach surowcowych. Także widzimy rzeczywiście gremialny powrót na giełdę inwestorów i dlaczego tak się dzieje. No oczywiście najprostszą odpowiedzią jest pewnie pandemia, czyli wszystko, co związane z ograniczeniami, a między innymi niskie stopy procentowe. Po raz pierwszy mamy w historii nowoczesnej ekonomicznej Polski sytuację, w której stopy procentowe są bliskie zeru. Nie ma praktycznie depozytów bankowych dla osób fizycznych, czyli alternatywa dla giełdy w postaci uzyskiwania stopy zwrotu bezpiecznej poprzez trzymanie pieniędzy w banku praktycznie zniknęła. Trzeba poszukiwać zysków gdzie indziej, trzeba poszukiwać zysków akceptując pewien poziom ryzyka, czyli rynek kapitałowy jest takim naturalnym miejscem, gdzie te zyski można próbować znaleźć. Czyli pierwsza rzecz to niskie stopy procentowe. Druga kwestia to spora przecena akcji na wieść o COVID-zie, spora poprawa z punktu widzenia potencjalnych nabywców wycen. Od pierwszych miesięcy nowego roku 2020 do dołka gdzieś tam w okolicach połowy marca mieliśmy ponad prawie 40% spadek cen akcji, co powodowało, że relatywnie akcje stały się tańsze i wiele osób zaczęło poszukiwać możliwości tak zwanej gry na odbicie, czyli poszukiwania możliwości krótkoterminowego wzrostu cen właśnie dlatego, że zostały one mocno na wieść o pandemii przecenione. Kolejna kwestia to w związku z pandemią pojawiły się tak zwane, można powiedzieć, akcje covidowe. Niektóre spółki, które inwestorzy spodziewają się, że bardzo mocno zyskają na pandemii, już nie będę wymieniał ich nazw, żeby tutaj nikogo w szczególny sposób nie reklamować, nagle stały się bardzo atrakcyjnymi alternatywami inwestycyjnymi i ich obroty zaczęły przekraczać obroty dużych banków czy instytucji znanych od lat jako takie bluechipowe spółki giełdowe. Ale te wszystkie czynniki nazwałbym takimi czynnikami cyklicznymi, natomiast w międzyczasie zadziała się jedna dość istotna zmiana strukturalna. O tej zmianie bardzo często zapominamy, widziałem już kilka pierwszych artykułów na ten temat, ale w dość mocny sposób zmieniła się struktura giełdy.
struktura indeksu dokładnie, jeśli popatrzymy sobie na indeks WIX20 i porównamy sobie powiedzmy strukturę tego indeksu w 2017 roku, a w czwartym kwartale 2020 roku, to zaszły tam dwie duże sprawy, co najmniej dwie. Pierwsza to bardzo istotnie zmniejszył się udział spółek Skarbu Państwa. Te spółki bywają różnie oceniane, ja nie chciałbym w tej chwili jako przedstawiciel dużego banku z udziałem Skarbu Państwa oceniać, czy inwestorzy mają rację, czy nie, ale bardzo często dość sceptycznie podchodzą do spółek Skarbu Państwa. I udział tych spółek w WIG-u 20 w 2017 roku to było 77%. W czwartym kwartale 2020 roku to już zaledwie 49%. Więc to jest dość istotna zmiana, która nastąpiła w perspektywie 3 lat i to jest zmiana trwała, zmiana strukturalna. Druga istotna zmiana to jest, polega na tym, że indeks nam się znacznie unowocześnił. Jeśli spojrzymy znowu na dane z 2017 roku, dwa największe sektory, to sektor finansowy i sektor powiedzmy wydobywczy, to prawie 68%, przy czym ten sektor finansowy to prawie połowa, 48% udziału w WIG-20. Jeśli spojrzymy z kolei na strukturę indeksu w czwartym kwartale 2020, to już 37% to spółki technologiczne. Technologiczne w rozumieniu klasycznego TMT, ale też gamingu, e-commerce'u, czyli już nie te tradycyjne spółki finansowe, spółki technologiczne. Natomiast udział spółek finansowych z tych 48% spadł do zaledwie 1/4. Więc oprócz tych czynników cyklicznych, powodujących, że giełda stała się zdecydowanie fajniejsza, no mamy jeszcze te czasami mniej zauważalne, bo trwające przez dłuższy okres i nie tak widoczne spektakularnie zmiany strukturalne, których uwieńczeniem był genialny, można powiedzieć, z punktu widzenia inwestorów, debiut spółki Allegro, to powodują, że nasza giełda stała się rzeczywiście fajniejsza. Ciekawa. Czy coś jeszcze możemy wskazać jako tę przyczynę, dla której to zainteresowanie wzrosło? To pytanie kieruję do pana dyrektora Krzysztofa Bratosa. Dzień dobry. Też dziękuję serdecznie za zaproszenie. Absolutnie zgadzam się, że mieliśmy do czynienia z pewną zmianą, z pewną okazją wywołaną COVID-em. Natomiast ja nie do końca zgadzam się z argumentem, który mówi o tym, że za tą popularność odpowiedzialne są niskie stopy procentowe. Pamiętajmy, że jesteśmy po dość spektakularnych miesiącach, jeśli chodzi o nowe konta maklerskie. To jest około 100 tysięcy nowych klientów. Jesteśmy tego częścią, bardzo się z tego cieszymy, ale jednocześnie w tym samym okresie kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów klientów pozostało z zerowymi stopami procentowymi w bankach, więc nie wydaje mi się, że to przesunięcie jest rzeczywiście spowodowane tym. Co więcej, nie uważam, że osoby, które dotychczas trzymały swoje środki na depozytach w banku na 1-2%, dzisiaj są na zero, to są osoby, które dzisiaj powinny za wszystkie swoje pieniądze kupić akcje Biomedu czy jakiejkolwiek innej spółki, nawet bardzo atrakcyjnej z perspektywy COVID-u. Wydaje mi się, że tutaj co do tej strukturalnej zmiany i co do tego zachęcenia klientów w dłuższym okresie i pozostawienia ich jeszcze w tych biurach maklerskich, oto była o tym mowa w przedmowie, musimy dużo bardziej pomyśleć o jeszcze większych zmianach strukturalnych naszego indeksu. Rzeczywiście mamy CD Projekt, mamy Allegro. Pytanie, czy dwie jaskółki czynią wiosnę? Spójrzmy chociaż na amerykańskie indeksy, które no są już od dawna zdominowane przez spółki technologiczne. Tam banki czy firmy olejowe no znacząco straciły na swojej wartości. Ja w związku z tym cały czas uznaję, że ten napływ klientów, których mamy, jest napływ wywołany pewnym postrzeganiem okazji. Mieliśmy fantastyczne lata 90., początek roku 2000, to wtedy mieliśmy bardzo dużą ilość klientów, ale to wtedy było poczucie, że czego się właściwie nie dotkniemy, to rośnie. To wtedy wielokrotne IPO, to wtedy ogromne wzrosty właściwie każdego indeksu, małych, średnich, dużych spółek. Z czymś takim mieliśmy do czynienia, wydaje się, w marcu czy po tym marcu. Właściwie każda pojedyncza spółka rosła, czy to rozwiązania przecenione, czy to te efekty covidowe. Ludzie chcieli z tego skorzystać, ludzie wyczuli w tym krótkoterminową okazję, tym udało się rzeczywiście pozyskać bardzo dużo klientów, ale czy powinniśmy być z tego teraz zadowoleni i uznawać, że to już jest trwały trend? Ja uważam, że nie.
to chwilowe, spekulacyjne działanie, które nie przekonało bardzo dużej masy klientów do inwestowania i to, żeby ich utrzymać, będzie pochodną właśnie dwóch elementów, tego dalszego postępu udziału technologicznych spółek, czy nowoczesnych spółek, o których pewnie dzisiaj będziemy mówić, ale także dodawania wsparcia, czy poprzez biura maklerskie, czy poprzez banki, do klientów celem edukacji, celem wyjaśnienia, celem pokazania tego, w jaki sposób to długotrwałe inwestowanie na giełdzie ma sens i jest wartościowe. A niestety długotrwałe inwestowanie na polskiej giełdzie no, cały czas się nie sprawdza i to są negatywne emocje, z którymi nasi klienci wciąż jeszcze się mierzą. Nie postrzegałbym więc tej okazyjności tego roku jako elementu, który spowoduje, że na stałe zagoszczą nas rzesze klientów, którzy będą inwestować długofalowo. Dziękuję. Żeby przejść od tego chwilowego zainteresowania do długoterminowej inwestycji, zastanówmy się teraz, co buduje taką długoterminową atrakcyjność inwestowania na giełdzie i zainteresowanie inwestycjami na rynku kapitałowym. Na czym może polegać ta atrakcyjność, którą można przełożyć na długofalowe działanie? To pytanie kieruję do prezesa Sławomira Panosiuka. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Pewnie chętniej bym odpowiadał na to pierwsze pytanie, ponieważ rzeczywiście można wysnuć diagnozę. Ja może tylko na początku dodałbym, że jeśli chodzi o skłonność inwestorów do działania na rynku kapitałowym, ona też wynika z pewnego otwarcia na ryzyko czy akceptacji ryzyka. I zawsze w sytuacjach kryzysowych ludzie są bardziej otwarci na ryzyko, na zmienność, na tak zwaną spekulację. Natomiast jeśli chodzi o to, jak można budować, czy jak można tworzyć rynek, który będzie inny, z Grzegorz już po części, to znaczy musi się zrobić na rynku, muszą to być spółki nowoczesne, musi być zapewniona właściwa wycena i musi być na rynku zmienność, no bo tak brak zmienności zabija rynek kapitałowy, ponieważ ani traderzy, ani inwestorzy, którzy są skłonni do zarabiania w krótkim terminie, nie są w stanie i nie są właśnie zainteresowani tego typu rynkiem. Natomiast jeżeli mówimy o spółkach nowoczesnych, to poza spółkami technologicznymi warto wspomnieć o spółkach nastawionych na szeroko pojętą ekologię, na ochronę środowiska, na zdrową czy neutralną dla środowiska energię. I wydaje się, że warto spojrzeć w perspektywie tego roku na swego rodzaju fenomen New Connectu. No ja pamiętam, Państwo wszyscy uczestnicy konferencji, paneliści wiedzą doskonale, że dzienne obroty na New Connectie to było 5-7 milionów złotych codziennie przez wiele lat. W tym roku bywa, że jest to ponad 100 milionów, a codziennie jest dobrze ponad 50 milionów. A o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że inwestorzy w jakimś stopniu uwierzyli w mniejsze podmioty, w podmioty nowoczesne, w podmioty bardziej dynamiczne i rozpoczęli, tak by zwiększyli zaufanie do tego typu spółek. Jest to, w mojej ocenie, to właściwie większym fenomenem jest to, że obroty na New Connectie to jest około 100 milionów dziennie, niż to, że obroty na głównym rynku to jest 1,5 miliarda codziennie. Dlatego, że ja pamiętam obroty na głównym rynku 1,5 miliarda, a nawet 2. No potem oczywiście długo trend boczny i obniżenie tych obrotów. Natomiast nie pamiętam takich obrotów na New Connectie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o utrzymanie inwestorów, to ważne jest poza tymi cechami typowo rynkowymi, czyli zmienność, właściwa struktura aktywów czy jakość spółek, odpowiednia wycena i płynność, ważne jest dostarczanie nowych spółek, czyli wchodzenie na rynek spółek, które będą zgodne z aktualnymi trendami. Te aktualne trendy nie tylko właściwie na naszej giełdzie, nasza giełda dołączyła do tego w zeszłym roku i w tym roku, natomiast aktualne trendy na świecie to jest zwiększenie roli spółek odpowiedzialnych środowiskowo, spółek nowoczesnych, nie tylko technologicznych, tak jak powiedzieliśmy już o tym, ale właśnie związanych z ochroną środowiska. I to jest klucz do tego, żeby można było mówić z jednej strony o przyciągnięciu inwestorów, którzy na to zwracają uwagę,
z drugiej strony na przyciągnięciu inwestorów, którzy są otwarci na ryzyko. Dziękuję. Myślę, że w dalszej części będzie można przedyskutować temat związany z tym, co można zrobić, żeby rynek kapitałowy był otwarty na tego typu inwestycje. Dokładnie, w dalszej części panelu będziemy również rozważać kwestię inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Natomiast teraz wracając do tego, co powiedział pan prezes, czyli z jednej strony ta moc, która pochodzi z technologii, moc związana z tym, że interesujemy się tymi inwestycjami, które są ekologiczne, które są odpowiedzialne społecznie. Natomiast wracając do tego wątku technologicznego, co od strony technologii może uatrakcyjnić rynek kapitałowy? Gdzie jest tutaj taka szansa do tego, żeby budować atrakcyjność i długoterminowe zainteresowanie rynkiem kapitałowym? To pytanie kieruję do dyrektora Artura Trunowicza. Dzień dobry Państwu ponownie. Ja myślę, że tutaj trzeba przywołać złotą zasadę w ogóle sprzedaży. To znaczy, dobry produkt wymaga dobrego opakowania. I oczywiście dopiero te dwa elementy powodują, że dobry produkt w dobrym opakowaniu jest atrakcyjny. O ile moi przedmówcy mówili tutaj długo o dobrym produkcie, o tym, w jaki sposób i gdzie go szukać, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, to przed chwilą słyszeliśmy o zmianie indeksów, jakie spółki weszły, że właśnie giełda jest bardziej fajna, czyli ten produkt stał się bardziej fajny, że mamy New Connect, gdzie tego typu aktywa się pojawiają, to ja bym zwrócił uwagę na opakowanie, bo to jest rola technologii, żeby dostarczyć opakowania tego projektu inwestycyjnego, czyli narzędzi, które pozwalają na to, aby uczestniczyć w rynku kapitałowym, które są również fajne. I to zaczyna się już na etapie onboardingu, czyli pozyskania nowego inwestora. Tutaj Krzysztof Bratos mówił o tym, że no, te szczyty, wydaje się, napływu rachunków inwestycyjnych mamy za sobą, aczkolwiek potencjał mamy dalej bardzo duży. Natomiast ci inwestorzy muszą już na dzień dobry po prostu dostać narzędzie, które pozwoli na to, żeby się w prosty sposób mogli zalogować, w cudzysłowie, do usług inwestycyjnych. I tutaj na pewno duża łatwość jest po stronie tych domów maklerskich, które są blisko struktur bankowych, blisko banków, ponieważ to one mają możliwość korzystania ze wszelkich technologii, które są dostarczane przez ich spółkę matkę, czyli bank. No i z drugiej strony przede wszystkim, można powiedzieć, to są narzędzia, które powodują, czy pozwalają na taką codzienną pracę, bądź okazyjną, na rynku kapitałowym, czy inwestowaniu długoterminowym, czy krótkoterminowym, czyli narzędzia, które dostarczają dobrej warstwy wizualnej, dobrego UX-a, czyli tej znajomości, prostoty, obsługi, opakowania złożonych rzeczy w proste formy z jednej strony, a dwa, które też pozwalają na budowanie relacji domu maklerskiego z inwestorem, czyli narzędzia, które można powiedzieć wspierają takie procesy jak choćby to robodoradztwo, po to, żeby na masową skalę można było przeprowadzić inwestorów, tych, którzy się pojawili okazjonalnie na tym rynku, i zbudować tę relację w sposób bardziej długofalowy. Myślę, że to są takie dwa czynniki, które właśnie są związane z tym opakowaniem. Jeżeli mówimy o opakowaniu, o tym, jak technologia może wspierać nasze działania w kierunku takiego długoterminowego zainteresowania inwestorów. Natomiast dzisiaj jest taki moment, w którym chciałabym poprosić naszych panelistów do tego, żeby podzielili się z nami swoją prognozą. Jak w Państwa ocenie to zainteresowanie inwestowaniem na giełdzie się utrzyma w przyszłości? Jako to pierwszą osobą, którą chciałam poprosić o odpowiedź na to pytanie, to jest pani prezes Agnieszka Rostkowska. Bardzo proszę odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj szacujemy to zainteresowanie giełdą w przyszłości, najbliższej? Myślę, że może mamy pewien problem techniczny z dostępem do pani Agnieszki Rostkowskiej, więc może poproszę, żeby to na to pytanie odpowiedział pan dyrektor Grzegorz Sawada. Bardzo proszę, jak pana zdaniem to zainteresowanie inwestowanie w przyszłości się utrzyma? Gdybyśmy mogli taką prognozę dzisiaj postawić, taką diagnozę. Jasne, myślę, że pytanie jest bardzo ciekawe, ale niezwykle trudne, bo ono zależy od szeregu czynników, częściowo kompletnie pozostających poza sferą oddziaływania, czy to biur maklerskich, czy to krajowych inwestorów, czy to instytucji w Polsce. Myślę, że podstawowym źródłem, są podstawowe takie dwa źródła, powiedzmy, utrzymania zainteresowania inwestorów
giełdą w dłuższym terminie. Pierwsze to jest możliwość zarabiania, czyli to, co już zostało tutaj wcześniej powiedziane, czyli po pierwsze zmienność, czyli wahania kursów pozwalające na zarabianie, czy to na wzrostach, czy na spadkach, ale właśnie to, żeby te kursy się ruszały. Najlepiej jeszcze w trendzie rosnącym, bo wtedy również ci, którzy kupują i trzymają, zarabiają, a to skłania ich do pozostawania na rynku, więc to jest na pewno pierwszy element. I drugim elementem równie ważnym, a moim zdaniem nawet ważniejszym, jest IPO, czyli dopływ nowych spółek na polski rynek. Mamy tak zwany pipeline całkiem ciekawych podmiotów, które gdzieś tam na ten rynek zmierzają. Z doniesień medialnych słychać o Canal Plusie, o Huge Games, paru jeszcze innych podmiotach z sektora głównie technologiczno-medialnego, które nadal myślę, że będą w pozytywny sposób zmieniać tę strukturę indeksów i tę strukturę dostępnych instrumentów do inwestowania przez inwestorów indywidualnych czy instytucjonalnych. I myślę, że to są takie właśnie dwa czynniki sprzyjające zainteresowaniu giełdą w dłuższym terminie. Jeśli one wystąpią, to zainteresowanie będzie większe. Natomiast ja bym przestrzegał też przed takimi jakimiś nadmiernymi oczekiwaniami co do dużego poziomu zainteresowania inwestorów indywidualnych inwestowaniem bezpośrednim na giełdzie. Bo to, co obserwujemy w tej chwili, czyli udział inwestorów indywidualnych w obrotach w drugim kwartale na poziomie prawie 30%, łącznie w pierwszym półroczu to było 21% według danych giełdowych, to są poziomy nieobserwowane od 2007 roku i to są poziomy, które na innych rynkach bardziej rozwiniętych od nas są absolutnie niedostrzegane, nieobserwowane. W związku z tym trudno oczekiwać, że w długiej perspektywie taki poziom aktywności inwestorów indywidualnych w Polsce się utrzyma. To jest jedna taka polska specyfika, która nie wiem, czy jest w długim terminie do utrzymania. Nadal nie lekceważyłbym kwestii tych stóp procentowych. Jeden z przedmówców stwierdził, że to tak naprawdę jego zdaniem nie ma znaczenia. Otóż powiem, że z mojego doświadczenia i doświadczenia klientów, którzy się w naszym biurze pojawili, dla niektórych ma to znaczenie. Oczywiście to nie będzie tak, że nagle wszystkie pieniądze z depozytów przepłyną na giełdę. Natomiast jeśli stopy procentowe będą się utrzymywały na poziomie blisko zera, tudzież bardzo niskim, i alternatywą utrzymywania gotów, znaczy będzie albo wartość pieniądza będzie przepalana przez inflację, bo przypomnijmy, zerowe stopy to jest jeden problem, ale drugim problemem jest dość wysoka inflacja. Inflację bazową mieliśmy na poziomie ponad 4%, a inflację nominalną ponad 3%. Czyli krótko mówiąc, no mamy dalece ujemne stopy procentowe realne, więc utrzymywanie się tej sytuacji będzie skłaniało co bardziej powiedzmy doświadczonych i posiadających wiedzę inwestorów jednak do trwania przy bardziej ryzykownych aktywach. I to w połączeniu z tą potencjalną zmiennością czy nowymi IPO może nadal napędzać zainteresowanie giełdą. Natomiast co się zdarzy realnie w przyszłym roku, no to potrzeba by szklanej kuli, a takowej nie ma. Dziękuję za odpowiedź. Pomimo to, że faktycznie też nie dysponuję żadną szklaną kulę, zakładam, że żaden z uczestników nie posiada takiej szklanej kuli, to jednak jest taki moment, w którym warto się zastanowić nad taką prognozą, także pod kątem tego, co można zrobić, żeby to zainteresowanie utrzymać. Mam nadzieję, że teraz Agnieszko nas słyszysz. Czy wy mnie słyszycie? Bo ja was słyszę bardzo dobrze, ale tak, słyszycie mnie? Tak, teraz bardzo dobrze cię dobrze słyszymy. I to... To witam Państwa. W takim razie cieszę się, że udało mi się dojść do głosu. Nie wiem, Grzesiu, bo straciłam na chwilę połączenie, więc nie słyszałam całej Twojej wypowiedzi, więc wybaczcie mi Państwo, jeśli się powtórzę, ale już mamy jakby pierwsze badania. Katedra Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej pokusiła się już o takie badania wpływu COVID-u na zachowania inwestorów. I rzeczywiście część z tych inwestorów ma problem z realizacją swoich bieżących zobowiązań, także ze spłatą kredytów, co w przyszłości może oczywiście się przekładać na kondycję sektora bankowego. Natomiast
To, co jest istotne, co wynika i co jest dla nas jakąś tam nadzieją na przyszłość, to jest to, że wyraźnie widać, że zmieniło się podejście do oszczędzania jako takiego. I tutaj trochę w kontrze do tego, co mówił Artur, z tych badań wynika, to są badania robione nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich innych, że pozostają na pierwszym miejscu nieruchomości. Natomiast bardzo wysoko plasują się inwestycje właśnie na rynku kapitałowym. Niekoniecznie w Polsce niestety, więc tutaj mamy jeszcze pracę domową do odrobienia. Natomiast co do zasady, inwestorzy rzeczywiście przenoszą te środki z lokat. W Polsce niestety nadal tych środków na lokatach pozostaje bardzo dużo, mimo niskich stóp procentowych. Natomiast ja staram się być optymistą, ponieważ wydaje mi się, że zarówno rządy, jak i banki nadal będą wspierać gospodarki i konsumpcję różnymi takimi programami pomocowymi. Więc ja bym się specjalnych spadków nie spodziewała. I te niskie stopy procentowe chyba będą nadal utrzymane, no chyba, że nastąpi jakiś nieoczekiwany wzrost inflacji. Tutaj mam z tyłu głowy gdzieś tam wybory w Stanach i to, co się będzie tam działo, ale generalnie mamy taką dobrą atmosferę w tej chwili chyba, żeby tych inwestorów do giełdy zachęcić, bo ta ewentualna lockdownowa korekta może być okazją do zakupów. I też wydaje się, że rzeczywiście, tak jak tutaj moi koledzy mówili wcześniej, pojawiają się bardzo ciekawe spółki do inwestowania, na które moglibyśmy zwrócić uwagę inwestorów. Nastąpiła już pewna takiego swego rodzaju polaryzacja tych spółek, bo wiadomo, że dla niektórych COVID był dramatem, czy jest dramatem, natomiast dla innych spółek rzeczywiście stanowił on szansę. I tutaj koledzy mówili już właśnie o całym tym segmencie technologicznym, internetowym, o zielonej energii. Myślę też, że wszystkie państwa dostrzegły słabość tego segmentu ochrony zdrowia i tutaj dużo inwestycji publicznych pójdzie w ten segment i to też jest ciekawy obszar dla naszych inwestorów, więc pomogły nam bardzo też te ostatnie IPO-sy. Także wydaje się, że jakby mamy dobrą atmosferę ku temu, żeby sentyment do giełdy powrócił. Niech tutaj jakby zabierać czasu, ale nadmiernie. Natomiast my jako środowisko pracujemy nad tym wspólnie. Nie wiem, czy mogę Państwa na tym etapie wprowadzać. Natomiast na pewno postaramy się tą szansę wykorzystać może jeszcze w dalszym etapie tego panelu. Będzie na ten temat mowa. Bardzo dziękuję. W kontekście właśnie tej szansy, która się nam pojawiła, jak ją wykorzystać, utrzymać to zainteresowanie, jestem ciekawa jeszcze, co na ten temat może nam powiedzieć pan dyrektor Krzysztof Brato. Zapraszam.
Dziękuję. To jeszcze raz nawiążę do tych depozytów. Ja absolutnie się zgadzam z przedmówcami, że niskie stopy procentowe pomagają nam zachęcać ludzi do inwestowania, natomiast stawiam tezę, że jest bardzo daleko droga od depozytów do inwestowania w pojedyncze spółki na GPW, a nie daj Boże na NewConnectie. Nie wyobrażam sobie w ogóle namawiania klientów depozytowych do wchodzenia w tą ścieżkę. Jest jeszcze bardzo wiele rozwiązań po drodze, rozwiązań zarządzanych, ETF-ów chociażby, które też są w ramach oferty biur maklerskich. I tu jest pytanie, szacujemy, co się stanie w przyszłości, czy utrzymamy ten trend, ale znowu zadajmy sobie pytanie, o kogo my walczymy. Czy walczymy o tą wąską grupę klientów, którzy mimo wszystko są swego rodzaju spekulantami, czy jednak walczymy o dużo większą masę i traktowanie całej giełdy jako atrakcyjnej formy oszczędzania, nie atrakcyjnej formy spekulacji czy wielkich okazji, tylko oszczędzania. I tutaj dyrektor Zawada słusznie powiedział, że na giełdzie trzeba móc zarabiać. Ale nie może być tak, że ta giełda jest atrakcyjna tylko wtedy, kiedy mamy COVID, kiedy mamy kryzys albo mamy IPO, których wiemy jest w ostatnim czasie mało i pewnie raczej mało będzie. Tutaj raczej musimy mieć poczucie, czy ten inwestor początkujący musi mieć poczucie, że w długiej fali także na tej giełdzie zarobi. No, polska giełda cały czas jest niżej niż w 2007 roku. Giełda amerykańska jest dwukrotnie wyżej niż w 2007 roku. To nie daje argumentów do tego, żeby to budować. No i teraz zadajmy sobie trochę pytanie, czy to jest rzeczywiście tak, że ten Polak musi inwestować w Polsce, Czech w Czechach, a Koreańczyk w Korei? No, wydaje mi się, że my powinniśmy kupować polskie jabłka z Grójca, bo są dobre, ale czy rzeczywiście musimy się skupić tylko i wyłącznie na GPW? Mam wrażenie, że ten panel jest panelem, w którym mamy uczestników banków, biur maklerskich, narzędzi informatycznych, które przecież umożliwiają nam już dziś inwestowanie za granicą i budowanie tego portfela w długiej fali, niekoniecznie skupiając się na tym, czy rzeczywiście ten WIG20 skonwertuje się na stronę technologiczną. Mamy indeksy światowe, mamy ETF-y światowe, które już takie konstrukcje dzisiaj oferują. Bo zobaczmy jeszcze raz tą polską giełdę. Mówimy, że zmieniła się ta struktura. Mamy Allegro, mamy CD Projekt, ale jej kapitalizacja ostatnio tak nisko była w 2012 roku. Kapitalizacja całej polskiej giełdy to jest tyle co jeden Netflix, to jest tyle co Coca-Cola, to jest tyle co Nike, a my cały czas uważamy, że właściwie powinniśmy inwestować tylko i wyłącznie tutaj, na tym lokalnym rynku. Wydaje się więc, że my nie musimy czekać na uatrakcyjnienie polskiej giełdy, tylko musimy klientom udostępnić rozwiązania zagraniczne albo je także promować, pokazywać, w jaki sposób da się budować zdywersyfikowane portfele, czy chociażby korzystając właśnie z ETF-ów w biurach maklerskich, korzystać z takich, które już nam dają szansę partycypowania w tym świecie, który już jest technologiczny, który już jest rozwinięty i który zapewnia tą atrakcyjność w długim okresie, a nie tylko przy okazji pewnego kryzysu. A dwa, co jeszcze można zrobić? To jest oczywiście pewne wsparcie technologiczne, to jest wsparcie doradcze, to jest wsparcie, które pozwala nawigować tego klienta, który po raz pierwszy wchodząc do biura maklerskiego, na pewno bezpośrednio do tego NewConnectu czy pojedynczych spółek nie wejdzie, a przynajmniej nie powinien. Tutaj powiedzieliśmy także o dużym udziale depozytów wśród Polaków. Tak, to jest aż 65%. I tu na tej skali plasujemy się tylko przed Bułgarią i Rumunią, jeśli chodzi o Europę. To jest zbieżne i spójne z badaniami wiedzy inwestycyjnej Polaków, która także jest na szarym końcu i obok tych dwóch krajów, które wymieniłem. Potrzebna jest więc albo ludzka, albo technologiczna strona, która tą edukację będzie pokazywała, która tą edukację będzie przeprowadzać. Potrzebne są rozwiązania, które pokażą, że da się także inwestować na rynkach zagranicznych, da się budować te portfele i wtedy namówimy dużą falę. Wydaje mi się, że skupianie się tylko i wyłącznie na tej części spekulacyjnej polskiej giełdy, chyba w tym gronie, w którym tutaj jesteśmy, oferujemy naszym klientom znacznie więcej. Bardzo dziękuję. Chciałam właśnie teraz nawiązać do tego ostatniego zdania, że teraz jesteśmy w takim momencie, w którym Państwo jesteście w stanie oferować znacznie więcej. Znajdujemy się w takiej sytuacji, w której nie tylko w zakresie rynku kapitałowego czy inwestorów mamy do czynienia z pewnym uwrażliwieniem, z tym uwrażliwieniem na pewne kwestie ekologiczne, na pewne kwestie społeczne. Było badanie, które zostało przeprowadzone przez JP Morgan, które pokazywało, czy ta sytuacja, czy ten COVID jest pewnym przełomem w podejściu do inwestowania, czy ta pandemia jest takim elementem, który może skłonić ludzi do takiego zrównoważonego inwestowania, do takiego realnego wywierania wpływu, pozytywnego wpływu na nasze otoczenie, przy jednoczesnym zachowaniu dla siebie prawa do osiągnięcia zysków, o którym tutaj była mowa. Jestem ciekawa, jakie zdanie na ten temat ma pan prezes Sławomir Panasiuk. Serdecznie zapraszam do odpowiedzi.
Dziękuję za to pytanie. Wydaje się, że jest no bardzo istotne, żeby zwrócić na to uwagę, bo jeśli chodzi o rynki globalne, i pan dyrektor Bartos już o tym wspominał, te rynki globalne od wielu lat zwracają uwagę na tak zwany indeks odpowiedzialności środowiskowej, indeks wrażliwości społecznej, i nie tylko inwestorzy, bo też nie przeceniałbym roli indywidualnych. Tutaj rzeczywiście na naszym rynku od lat 90. utarło się, że ten rynek w dużej mierze zależy od inwestorów indywidualnych. Wydaje się, że trzeba mówić o rozwoju właśnie zrównoważonym również w kontekście udziału poszczególnych grup inwestorów. Najkorzystniejsze dla rynku byłoby, gdyby ten udział był właśnie zrównoważony, gdybyśmy mieli wartościowych inwestorów instytucjonalnych, wartościowych inwestorów zagranicznych i indywidualnych, świadomych, takich, którzy właśnie potrafią dywersyfikować swoje inwestycje, swoje lokaty. Dywersyfikować, czyli mieć świadomość tego, że korzystać z najbardziej atrakcyjnych, ale jednocześnie zachowywać swego rodzaju bezpieczeństwo. I tutaj nie warto uciekać od rynków zagranicznych. Rzeczywiście w ostatnim czasie te rynki stały się bardzo atrakcyjne. Tym bardziej, że na polskim rynku w bieżącym mówimy o istotnym wzroście obrotów, o przecenie na początku roku, o dużej zmienności, która skutkuje tym, że mamy te obroty większe niż przeciętne w poprzednich latach, ale na razie nie mamy trendu wzrostowego, czyli ta zmienność nie skutkuje stałym wzrostem kapitalizacji, stałym wzrostem wycen poszczególnych spółek. Trafiają się oczywiście spółki, które mają wysokie wyceny czy chwilowo wysokie, natomiast nie jest to taki trend. Natomiast wracając do pytania. Inwestorzy instytucjonalni, zagraniczni od dawna zwracają uwagę właśnie na kwestie ochrony środowiska, na kwestie związane ze śladem węglowym, na kwestie związane z takim długoterminowym myśleniem o zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju. To wiąże się nie tylko i wyłącznie z ekologią, nie tylko i wyłącznie z ochroną środowiska, wiąże się również z kwestiami społecznymi. I mam wrażenie, że od zeszłego roku również na naszym rynku nastąpił swój przełom. O ile do 2019 roku wydawało się, że jest to temat właśnie globalny, jest to temat, którym zajmowane są duże banki, a my u siebie właściwie to nie do końca musimy na to zwracać uwagę. Oczywiście trzeba werbalnie mówić o tym, że jesteśmy wrażliwi na ochronę środowiska, jesteśmy wrażliwi na kwestie społeczne, natomiast rynek jest po to, żeby zarabiać, żeby osiągać zyski. I tutaj nastąpił przełom. O ile w poprzednich latach na to zwracali uwagę inwestorzy, szczególnie instytucjonalni, zagraniczni, tak w okresie pandemii wydaje mi się, że nastąpił przełom świadomości, nastąpił przełom w postrzeganiu i właściwie nie ma grup wpływu, które by temu przeczyły. To znaczy zarówno sfera administracji, sfera rządowa, analitycy, finansiści, banki i szeroko pojęta grupa inwestorów instytucjonalnych, jak również indywidualnych, w tej chwili wie, że od tego nie ma odwrotu. I wydaje się, że tworzone są na globalnych rynkach indeksy związane z odpowiedzialnym właśnie rozwojem, z odpowiedzialnym inwestowaniem, odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Nasza giełda również tego typu indeks prowadzi. GPW Benchmark prowadzi indeks związany właśnie z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną. Udział w poszczególnych indeksach też tego typu czynników będzie coraz bardziej istotny. Udział w, powiedzmy, wycenie poszczególnych spółek, również w zakresie IPO, będzie wyważony i będzie zwracał uwagę na tego typu czynniki, jak wpływ danej inwestycji, danej spółki na środowisko, jak jej podejście do odpowiedzialności w zakresie społecznego inwestowania, jak również podejście do takiej fair play gospodarki. Wydaje się, że to będzie niezwykle istotne. I wręcz trudno będzie plasować na poszczególnych rynkach, na zagranicznych coraz trudniej, również na naszym, spółki, które nie wykażą się minimalizacją wpływu na środowisko,
które nie wykażą się właśnie strategią polegającą na odpowiedzialnym rozwoju, na odpowiedzialnym również społecznie. To w obszarach związanych z edukacją, z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, w obszarach energetycznych, w obszarze transportu. Tutaj będą wchodziły nowe biznesy, które w dużej mierze będą potrzebowały finansowania. I o ile to finansowanie nie zawsze będzie mogło być zrealizowane z sektora bankowego, będzie mogło być realizowane z rynku kapitałowego. Jeżeli nie znajdzie finansowania na rynku krajowym, będzie szukało tego typu przedsięwzięcia, będą szukały finansowania na rynkach zagranicznych. Tak, w tej ocenie, po pierwsze, kryzys związany z pandemią, z koronawirusem może nie zmienił tak mocno sytuacji globalnie, bo ona już była centrowana na finansowaniu inwestycji, które są realne i środowiskowo, i odpowiedzialne społecznie. Natomiast zmienił bardzo istotnie to, co się dzieje w kraju. I to widać nie tylko z publikacji, widać również z wypowiedzi poszczególnych grup interesariuszy tego rynku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy wyodrębniony obszar, w którym widzimy zmianę związaną z podejściem do inwestowania, z pewnym trendem, który przyrósł i ma na znaczeniu dużo bardziej niż wcześniej. Jestem ciekawa jeszcze, jakie megatrendy możemy już dzisiaj zaobserwować, które warto obserwować w przyszłości. I to pytanie kieruję do dyrektora Artura Trenowicza. Myślę, że już tutaj w wypowiedziach przedmówców parę takich megatrendów było poruszanych. Ze swojej strony bym zwrócił uwagę na jedną rzecz odnośnie chociażby aspektu również social responsible. Pamiętajmy o tym, że na parkiet wróciło nowe pokolenie inwestorów. To są ludzie, którzy z jednej strony są już uczestnikami globalnej wioski. Nie ma dla nich barier, jeżeli chodzi o inwestycje związane z rynkiem polskim. I tutaj zgadzam się z tym, co mówił Krzysztof Bratos. Tak naprawdę instrumenty, które mogą być im oferowane, powinny wręcz być dobrane w sposób globalny, ponieważ inaczej inwestorzy poszukają takich instrumentów u podmiotów, które je inwestują. I myślę, że taka globalizacja, jeżeli chodzi o inwestorów na rynku polskim, to jest taki trend, który może być obserwowany u nas bardzo mocno. On jest pewną rodzaju specyfiką, ponieważ jeżeli chodzi o pozostałą część Europy Środkowej, co wynikało również z naszego jakby mocy parkietu warszawskiego. Tam globalizacje inwestycyjne były dużo wcześniej obecne. U nas taki trend bardzo mocno, myślę, się pojawi w związku z tym nowym pokoleniem inwestorów, które nie ma barier językowych, które jest przyzwyczajone do podróży. Obecnie oczywiście nie jest to możliwe, natomiast inwestycyjnie jest bardzo sprawne w poszukiwaniu i przeszukiwaniu sieci po to, żeby takie okazje znaleźć. Drugi aspekt, o którym troszkę mówiłem na wstępie, to są usługi właśnie typu robodoradztwo, robo-advisory, czyli zaoferowanie tym inwestorom, którzy nie chcą spędzać jakby swojego czasu wolnego bądź traktować jako pracę inwestycji giełdowych, zaoferowanie usług, które w oparciu o ich potrzeby, skłonność do ryzyka, oczywiście kapitału, który posiadają, zaoferują im i dobiorą taki koszyk inwestycyjny, który te cele będzie mógł dla nich realizować. I to jest taki trend również, na który zwracam uwagę, jeżeli chodzi o rynek polski, bo wydaje się, że on dopiero być raczkuje. No, mamy tutaj Krzysztofa już, o którym wspominałem, przedstawiciela instytucji typu Wealth Management. Nie wiem, jak właśnie on na to patrzy. Mamy również przedstawicieli biur bankowych, gdzie tego typu klient bardzo mocno się pojawia, którego trzeba właśnie zaadresować i myślę, że takie skuteczne adresowanie atrakcyjnością inwestycyjną to jest odpowiedź na to, jak ten trend podtrzymać, bo tutaj nie mówiliśmy w ogóle na przykład o wpływie PPK na to, jak ta atrakcyjność giełdy się zmienia. Mówiliśmy o tym skutku COVID-u, mówiliśmy o udanym debiucie, mówiliśmy o tym, że przed nami parę innych. Natomiast patrząc szerzej, to mamy dopływ kapitału jednak z PPK, który dzisiaj jest szczątkowy, będzie rósł, mam nadzieję. Natomiast z drugiej strony mamy szereg instrumentów poza Polską, które są atrakcyjne, giełdy wysoko skapitalizowane, które trzeba odpowiednio opakować w produkty, które będą łatwo dostępne dla inwestorów. Bardzo dziękuję za odpowiedź i chciałam się teraz skoncentrować na tej części wypowiedzi, która dotyczyła tej łatwej dostępności, bo
Byliśmy w takiej sytuacji, w której faktycznie w poprzednim roku, w tym ubiegającym roku mieliśmy wyzwanie związane z ułatwieniem tego dostępu do rynku kapitałowego. Te ostatnie miesiące to był ten moment, kiedy wielu inwestorów po raz pierwszy zdecydowało się ze skorzystania z narzędzi online'owych, gdzie po stronie inwestorów została przełamana pewna bariera psychologiczna, jeżeli chodzi o skłonność do sięgania do pewne nowe narzędzia technologiczne. Też dla wielu z nas zmienił się sposób, w jaki pracujemy. Ta praca zdalna też jest takim elementem, który trwale zmienia sposób, w jaki my funkcjonujemy, funkcjonują klienci, którzy inwestują na giełdzie. Chciałam teraz zapytać o to, jak Państwa zdaniem po tym okresie tego kroku naprzód, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii, jak Państwo patrzą na technologię, jak Państwo identyfikują wyzwania związane z korzystaniem z tych narzędzi technologicznych? Jaką pierwszą poproszę o odpowiedź na to pytanie Panią Prezes Agnieszkę Rostkowską. Słyszycie mnie? Niewątpliwie ta pandemia, jakkolwiek jest to obarczona bardzo dużym, pojawiła się z punktu widzenia biur i domów maklerskich w dość dobrym momencie, ponieważ ten rok był dla nas wszystkich dosyć dobry i wszyscy mogliśmy pomyśleć, czy odłożyć jakieś środki na inwestycje. W latach poprzednich różnie z tym bywało i trochę to nasze wąskie gardło technologiczne, tam gdzie mieliśmy z nim do czynienia, mogło właśnie wynikać z tego, że po prostu nasze wyniki finansowe na to nie pozwalały. Więc tutaj zostaliśmy w zasadzie niejako zmuszeni, ci, którzy mieli jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, żeby poczynić inwestycje w technologię, no ta pandemia w zasadzie uzmysłowiła nam, że innej drogi nie ma, więc na pewno te nowe narzędzia jakby się pojawią albo już się pojawiły i to jest niezwykle ważne, o czym tutaj wcześniej Artur mówił. Myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Jeśli chodzi o same rynki zagraniczne, no to my akurat jesteśmy firmą, która operuje za platformę od wielu lat, także raczej skupiałabym się na takiej bieżącej obsłudze, nie wymagającej wizyty w domu maklerskim, tak? Bo to chyba jest w tej chwili konieczność. Natomiast samo dotarcie z robo-advisory czy z doradztwem do większej grupy klientów, jakkolwiek bardzo potrzebne, w moim odczuciu oczywiście takie nowe rozwiązania technologiczne będą atrakcyjne dla tych nowych klientów, ale w moim odczuciu to, co my mamy do zrobienia, tą pracę, jaką mamy do wykonania, to jest przede wszystkim edukacja, dlatego że młody szczególnie inwestor w bardzo prosty sposób nauczy się korzystać z tych technologicznych możliwości, natomiast tak długo jak nie będzie rozumiał tego rynku, no to jego życie na rynku może być dość krótkie. Także to, co mówiliśmy w zasadzie już wcześniej, wprowadzanie nowych instrumentów, nowych indeksów opartych o zieloną energię. Oczywiście mamy nadzieję, że pojawią się kolejne. To jest jak gdyby wyposażenie w instrumenty, które ten klient może na rynku pozyskać. I to niezależnie, czy to jest rynek polski czy zagraniczny, bo chyba już wszyscy to wiemy, że dla detalicznego inwestora nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Natomiast ewidentnie to, w co powinniśmy w tej chwili zainwestować, żeby ten klient z nami został na dłużej, to jest właśnie jego edukacja, to, żeby on uczył się tych nowych instrumentów, żeby je rozumiał, bo
Jakkolwiek doradztwo jest na pewno bardzo potrzebne, dobre i aktywizuje inwestorów, no to jeszcze ten inwestor musi naprawdę rozumieć to, co ten doradca do niego mówi, ponieważ jednak jest to jego decyzja i on ryzykuje swoim kapitałem, a jakkolwiek ten doradca może działać z jak najbardziej należy. Tą starannością, to inwestor poprosi być szczerze rozumiem, co wynika z tej jak. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli pojawił nam się wątek technologii klienta i relacji z klientem w ramach tej technologii, z założyciem tej technologii. No ja mam pytanie związane z tym, jak tą relację budować i jak ta technologia na tą relację wpłynęła. I to pytanie kieruję do pana dyrektora Krzysztofa Bratosa. Rzeczywiście ta technologia staje już się pewną higieną. Ona jest absolutnie konieczna. Natomiast dla mnie w tym świecie inwestycyjnym ta technologia nie jest czymś, co zabiera relacyjność, co zabiera element człowieka. Kiedyś nam się wydawało, że jeśli wdrożymy rozwiązania technologiczne, to ten człowiek zupełnie zniknie. Natomiast dzisiaj uznajemy, że jest to sposób ułatwienia, jest to sposób otwarcia rachunku, wydokonywania pewnej transakcyjności, ale gdzieś ten element budowania chociażby edukacji, o której wspominamy, jest też cały czas kluczem, jeśli chodzi o człowieka, jeśli chodzi o wytłumaczenie tego, gdzie chcemy inwestować, w jaki sposób powinniśmy to robić. Może nie jest to sfera już czystego tradingu, czysto giełdowego, bo tam wielu klientów radzi sobie samemu, natomiast jeśli już dochodzimy do klientów, czy to zamożnych, czy to też takich, którzy zaczynają swoją ścieżkę, dla nich rzeczywiście jakaś taka pomocna dłoń jest tutaj konieczna. Widzimy też taki duży trend w przypadku robo-advisorów na świecie, którzy rozpoczynali jako rozwiązania tylko i wyłącznie technologiczne i one zdobyły ogromną rzeszę klientów. To są setki tysięcy nowych inwestorów, ale te firmy mają ogromny problem. Średni ticket w takich robo-advisorach, czy amerykańskich, czy europejskich, to jest raptem $1000, czy 1000 funtów, czy 1000 euro. W związku z tym te firmy nie zbudowały jeszcze masy, która pozwalałaby im zarządzać i utrzymać się na tym rynku. Widzimy więc, jak masowo zaczęły tworzyć rozwiązania hybrydowe, czyli takie, w których ten klient skuszony robo-advisorem ma od dzisiaj możliwość kliknięcia przycisku umów się na spotkanie z doradcą, porozmawiaj z nim na wideoczacie. To nie jest coś, gdzie ten człowiek robi krok wstecz do rozwiązania technologicznego, cały czas pozostaje w tym ekosystemie, natomiast ma absolutnie możliwość porozmawiania z kimś, dopasowania swoich celów, swoich potrzeb, zbudowania odpowiedniego portfela i dokonania już tej samej transakcyjności w tej wersji online'owej. Wydaje mi się więc, że tak jak jeszcze rok czy dwa lata temu byliśmy zachłyśnięci takim rozwiązaniem czysto technologicznym i wydawało nam się, że ono właściwie załatwi wszystkie bolączki, okazuje się, że dzisiejszy trend tych największych, najnowocześniejszych firm no może nie jest w drugą stronę, ale zaczynam myśleć o tym, że ten bilans jest gdzieś mniej więcej po środku. To cały czas też widzimy w ramach klientów, czy to bankowości prywatnej, czy to właśnie tych początkujących detalicznych, wydaje się, że to będzie jakimś absolutnie kluczem. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Zastanawiam się również, czy dla wszystkich nas jest jasne, tak samo rozumiemy, co oznaczało tak na dobrą sprawę wykorzystanie technologii w tym ostatnim okresie. Jestem ciekawa o to, czy pan dyrektor Grzegorz Zawada mógł się z nami podzielić tym, by tu jaśnić nam, co tak naprawdę to korzystanie z technologii w ostatnim okresie oznacza. Tak, to może dziękuję za to pytanie. Może zanim odpowiem na nie, to chciałem jeszcze nawiązać do dwóch kwestii poruszonych wcześniej. Po pierwsze, tej kwestii międzynarodowości i rynków zagranicznych. Oczywiście absolutnie zgadzam się z tezami, że dostęp do rynków zagranicznych to jest coś, co jest absolutną koniecznością i budowanie przez inwestora portfela docelowo powinno pewnie przeważać w tym portfelu, powinny zdecydowanie instrumenty rynków zagranicznych. To jakby taka pierwsza konkluzja. A druga konkluzja dotycząca PPK. Tutaj Artur pytałeś o wątek PPK. Dlaczego ten wątek nie został może wyeksponowany w naszej dyskusji? Mnie się wydaje, że on bardzo słusznie nie został wyeksponowany, bo to jest taki dobry pomysł, ale bardzo długoterminowy. Rozmawialiśmy tu trochę o perspektywie najbliższego roku, dwóch, a w tym okresie myślę PPK ze swoją masą, tak jak my to prognozujemy, około 3 miliardów złotych aktywów,
pewnie nie będzie w 2021 roku, pewnie nie będzie jeszcze znaczącym wspomaganiem dla giełdy papierów wartościowych i rynku polskiego. A teraz przechodząc do kwestii technologii i tego, co się zmieniło podczas COVID-u, ja bardzo się cieszę z tej wypowiedzi pana dyrektora Bratosa sprzed chwili, że jakby trochę odchodzimy od takiego pełnego zafascynowania się technologią i czysto digitalnym dostępem do inwestycji, czy do produktów inwestycyjnych, czy usług maklerskich, usług bankowych, bo rzeczywiście w moim odczuciu takim optymalnym modelem jest gdzieś model mieszany. Zresztą pamiętam, że rok temu trochę się spieraliśmy o te kwestie robo-advisory i już wtedy wydawało się, że sama technologia nie wystarczy. To, co myśmy w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego zastosowali, to takie podejście dość hybrydowe, czyli z jednej strony oczywiście umożliwiamy klientowi działanie w pełni zdalne, w pełni zdigitalizowane, zautomatyzowane, natomiast uruchomiliśmy coś takiego jak wirtualny POK, czyli możliwość odmiejscowionej obsługi klienta tak, jakby przyszedł do POK-u, tyle tylko, że telefonicznie. Może złożyć zlecenie, może porozmawiać z maklerem, może się dowiedzieć o produktach, może się dowiedzieć o sytuacji rynkowej. Jest to taka hybryda pomiędzy wykorzystaniem technologii, no technologii dość można powiedzieć prymitywnej, bo telefonicznej, i taką fizyczną obecnością i dostępnością maklera, czyli żywego człowieka na drugim końcu linii telefonicznej. Więc tutaj jakby w kontekście technologii zgadzam się w 100%, że taka wielokanałowość czy zróżnicowanie w zależności sposobu dostępu, w zależności od tego, z jakim klientem mamy do czynienia, to jest klucz, i to jeszcze myślę przez długie lata nie wyprze w pełni podejścia zdigitalizowanego. Natomiast to, co zauważyłem, przechodząc już wprost do odpowiedzi na pytanie, co zmieniła pandemia w kontekście technologia versus relacja z klientem, tu podam taki przykład bardziej z rynku klienta instytucjonalnego niż indywidualnego, czyli nie private bankingowego, nie detalicznego, przepraszam za wyrażenie, handlarza akcjami na giełdzie papierów wartościowych, ale właśnie instytucji. Dzięki technologii naszemu biuru maklerskiemu udało się zglobalizować swoją działalność. Otóż zauważyłem, że inwestorzy instytucjonalni od pewnego czasu, od czasu pandemii w szczególności, zaakceptowali zdalną formę komunikacji. Kiedyś przy wszelkiego rodzaju roadshowach, spotkaniach właśnie z inwestorami przy okazji IPO, czy też ogólnie rozmowami o rynku, oczekiwaniem inwestorów było to, że analityk czy przedstawiciel spółki pojawi się fizycznie w siedzibie inwestora, tudzież inwestor pojawi się fizycznie w siedzibie spółki i tylko wtedy w pełni może ocenić, czy ma do czynienia z wiarygodnym analitykiem, z wiarygodnym zarządem, odczytywać jakieś takie niewerbalną komunikację ze strony inwestora, analityka czy spółki. Natomiast COVID wymusił to, że zdalne formy komunikacji są absolutnie dla nich akceptowalne. Czyli wystarczy, że prezes spółki wystąpi w formule, w jakiej my dziś występujemy w panelu, i dla inwestora instytucjonalnego wystarczy to, aby podjąć decyzję o inwestycji. Wracając do wątku globalnego, dzięki właśnie takiemu zaakceptowaniu technologii komunikacji przez inwestorów, dzięki właśnie technologii komunikacji zdalnej, mogliśmy spotkać z 80 inwestorami, a przy tego transakcjach, no oczywiście trochę mniejszych, bo tak wielkiej w historii polskiego rynku nie było, no byliśmy w stanie dotrzeć powiedzmy do 20-30, czyli praktycznie 3-4-krotnie udało nam się zwiększyć zasięg, pomijam oczywiście jeszcze ten zasięg geograficzny, dostępu do inwestorów instytucjonalnych dzięki nie tyle dostępności technologii, bo ona wcześniej przecież też była dostępna, natomiast akceptowalności użycia tej technologii w relacji inwestor, spółka, bank inwestycyjny czy biuro maklerskie. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Dobiegamy końca naszego panelu. Ja bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo ważne i taką myśl, którą myślę z tego panelu należy wyciągnąć, to to, że faktycznie te sytuacja, która ma miejsce, te czynniki cykliczne i strukturalne, one wywołały pewną szansę. Natomiast to, co można było usłyszeć w wypowiedziach naszych panelistów, to tę szansę trzeba będzie umieć wykorzystać. Tutaj dużo było mowy o tym, jakie możliwości daje nam technologia, jakie nowe narzędzia nas uposaża. Była mowa również o tym, jak edukować, jak budować relacje z tym klientem.
I co naturalnie prowadzi nas do pytania właściwie, kim jest ten nowy klient, nowy inwestor, który pojawił się na rynku kapitałowym, jakie są jego potrzeby, i te informacje zostaną przedstawione i omówione w kolejnym panelu, do którego prezentację wprowadzającą przeprowadzi Marcin Zaniewicz już za chwilę. Ja serdecznie dziękuję wszystkim panelistom za tę rozmowę i za podzielenie się swoimi wiadomościami, informacjami. Serdecznie Państwu dziękuję. Państwu dziękuję za udział w tej konferencji, z tego, że byli Państwo z nami w tej nowej formule. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i żegnam się z Państwem. Do widzenia.